Hola, hola i witam was wszystkich bardzo no i serdecznie w kolejnym odcineczku z Luźnego Grania. Jak widzicie, dzisiaj zagramy sobie Santa Claus in Trouble, czyli Święty Mikołaj ma kłopoty. Słuchajcie, tą gierkę kiedyś oglądałem u kogoś, jednak nie zapamiętałem jej tytułu. I właśnie jak miałem zamiar wybierać sobie, z czego nagrać odcinek taki luźny, taki świąteczny, przypomniałem sobie, że kiedyś oglądałem taką gierkę o Świętym Mikołaju, który chodził sobie po takich blokach, zbierał prezenty. Więc wpisywałem w wyszukiwarce Google, tam Święty Mikołaj, Let's Play, coś takiego. I w końcu znalazłem tą gierkę. Tak, gierkę oczywiście możecie pobrać sobie z internetu, link do niej będzie oczywiście w opisie. Także jeśli macie ochotę to zagrać, to możecie sobie pobrać. A przyjemnie się w nią gra. Grałem to troszeczkę i jest naprawdę mega. Jest klimat świetny i bardzo taki świąteczny. W tle w ogóle będą nam przygrywać różne melodie z kolęd, także myślę, że miło nam się będzie grało. Tak jak widzicie, to jest taka platformówka. Ła. Ła, ła. Okej. Tak. Od razu początek odcinka i już fajla. Tak, to jest nasz Święty Mikołaj, niestety nie zobaczymy go tak z przodu. Możemy sterować myszką albo samą klawiaturą. Nie, albo w sumie klawiaturą samą, albo myszką klawiaturą. Okej, zbieramy sobie prezenty. Tle nam przygrywa kolęda. Gra jest naprawdę bardzo fajna i miło się w nią gra. Oj. Ogólnie mam ze sobą, słuchajcie, kakao. Kiedyś tak naprawdę nie lubiłem pić kakao. Jeju, sterowanie jest troszeczkę ciężkie. O, to chyba jest checkpoint. O, tutaj ogólnie jeszcze mamy w prawym górnym rogu pokazane, ile takich prezentów musimy zebrać. Ja czy dostajemy za to jakiś bonusik? On się ześlizgnął! Ale jest checkpoint. Ogólnie pokazane jest, ile mamy żyć. Wracając do tematu kakao, to kiedyś naprawdę nie lubiłem pić kakao. Jednak ci, co mnie oglądają, to wiedzą, że... Wow, tam jest masakra. To wiedzą, że Mary Kate, która nagrywa teraz takie vlogmasy, w sumie już nagrywała, ponieważ święta są, dzisiaj jest Wigilia, kiedy dostaniecie ten odcinek. W każdym odcinku właśnie... O, w każdym odcinku pokazywała, jakie ma pomysły na kakao i tak mnie naprawdę zainspirowała, że po prostu piszyłem smak. Wow, super. Nie ma to jak zebrać życia, a później je stracić. I ten Mikołaj po prostu tak ciężko skacze i... W ogóle też w moim takim specjalnym kubku, który pokazałem wam jakiś czas temu na Facebooku, tym z Megi, z nadrukiem Megi. Fajna ta gra jest. Bardzo można przy niej się zrelaksować. Wcześniej w sumie powiem wam, że to jest moje drugie podejście do nagrywania tego, ponieważ wcześniej mi troszeczkę klatkowało, nie wiem czemu, ale zmieniłem od sterowania, bo graficznego tutaj nic nie mogę zmienić i się w miarę poprawiło. Fajna ta gierka jest. Bardzo lubię takie gry. Graficznie mi się strasznie podoba. Ej, zbierz te prezenty. Nie, 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 nie! A! Jeju, serio? Kontynuujmy.
Od nowa to już nie ma sensu. Zbierać tych prezentów wszystkich. Dobra, przejdę do tego momentu, gdzie byłem. Myślałem, że jest życie chociaż zero. Nie, bo jednak troszeczkę tutaj tak mi się ześlizguje on z tych platform. Miałem też zamiar nagrać, bo pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem, to była też taka gierka w pieskach. Ale oczywiście nie mogłem sobie przypomnieć tytułu. Szukałem też w internecie, ale się też nie znalazłem. Formo, leć. Okej. Kluczek kakao. Miłe jest to, że te kolędy przygrywają. Okej. Tutaj gdzie spadłem, prawda? O, tutaj mi ta platforma już sama ucieka od siebie. Okej. Dobrze, że on nie spada z tych platform. Tak troszeczkę mi przypomina ta gierka kangurka Kao. Świątecznej wersji. O, to jest jakaś strzałka. O, koniec levelu. Pozostały czas, punkty mi się naliczają. Okej, dajmy kontynuację, może na statystyki nie będziemy patrzeć. Okej. Poziom drugi. Tutaj może postaram się zebrać większość prezencików. Nie, te prezenty są fajne. Jeju, wiecie, miałem dzisiaj pakować prezenty dla głównie tam rodziny, prawda? I nie ma to jak kupić papier, który okazuje się ostatecznie, że jest przeźroczysty. Czemu przeźroczysty papier? Wow, 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 wow! Małpki, jakieś gorylki, nie wiadomo kim jesteście. Czemu przeźroczysty papier? Wybrałem papier w takie wzorki, tam były takie czapeczki Mikołajów, właśnie też takie prezenciki. I kiedy go odpakowałem i rozłożyłem, to patrzę... Aha, super! Jedyne, co nie jest przeźroczyste, to tylko te wzorki właśnie. A reszta cała jest przeźroczysta, no i mówię się sobie... Bez sensu, ej, on się ześlizguje z tego. To był jakiś dziwny, by mi spadł. Bez sensu jest pakować prezenty w taki przeźroczysty papier, no kurde. Super. Teraz ten taki papier służy, wiecie, jako co? Jako cyrata na stole. Ej, nie mogę zabrać tego prezentu. Czekajcie, a to jest jakiś podwójny skok. Jeszcze są jakieś prezenty. Ogólnie jak na razie mi dobrze idzie. No iż w tym poziomie pojawiły się już jacyś przeciwnicy niedobrzy. Jej. Jaką oni mają muzię, te małpki. Śmiesznie oni wyglądają. Komicznie bardzo powiedziałbym. Kurde, on tu na serio jeździ po tym lodzie. Okej. Bo patrzcie się na to podłoże. Tam na dole w ogóle jakieś domki. A te potworki na pewno chcą zniszczyć święta. A, dobra. Trzeba tam wejść. Ponownie, żeby zebrać tą resztę tych prezentów. A, tu. Hej! Mikołaj! Właśnie tu. O, lejże, Jezu, no chyba to jest kolenda teraz. Mam nadzieję, że YouTube się nie uczepi chyba tych kolend. Lodowisko. Ogólnie powiem wam, że ja bardzo lubię, jak w tam święta jest śnieg. No a teraz wiadomo jak jest. Myślałem, że ponieważ lato było bardzo ciepłe w tym roku, to że zima się jakoś nam oddzięczy,
Za to, no ale jednak... Nie. Wow, wow, wow! Nie, nie spadaj. Zrobię teraz ten prezencik. O, tam widzę sobie życie. Biorę tutaj prezenty. Już mam dużo ich. Okej, mam czwarte życie, także jest miło. O, tu w sumie już 6 prezentów nie zebrałem. Nie wiem, gdzie te prezenty mogły się schować przede mną. No cóż. Dobra, dajmy kontynuuj. W sumie, jeśli będzie jakoś tak w styczniu, lutym śnieg, to zastanawiam się, czy nie zwrócę na lodowisko. Ogólnie powiem wam, że nie potrafię jeździć na łyżwach. I byłem chyba 2 albo 3 razy. Ostatni raz to byłem właśnie w tamtym roku i powiem wam, że mało co. Znaczy, nie mało co, tylko... Wow, wow. Tak, nie ma co jak kupić na zebranie prezentu. Mało co to naprawdę się nie wróciłem. Miałem powiedzieć, nie zabiłem, ale... Nie, jednak nie było tak tragicznie, jak myślałem, ale nie wyprowadziłem się ani razu. Nie, może dlatego, że cały czas stałem przy barierce. Nie, fajnie byłoby się nauczyć tak jeździć na łyżwach. Mi jeszcze małpka, wow. Dobrze, że nie skoczyłaś, Mikołaj. Łażą sobie te małpki. Ej. Idź sobie. O, ile prezentów. Ja chciałbym tyle prezentów dostać. O. Muszę jakoś skoczyć. Zebrać wszystkie. Mam nadzieję, że on nie wchodzi w te... Nie wchodzi w naroże. Ej, łyczek kakao. Dobra, staram się go... przeskoczyć. Dobra, udało się. Ła, a tu jest ich masa. Masa małpek, ała. Wy nie dobra. Jeju. Wow, 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 małpko. W ogóle takie strzeliczki fajne mają. Jeszcze tutaj na górze są. Dobra, idziemy dalej. O ja, ale jakieś tu ognie są. Wygląda to zachęcająco, słuchajcie. Wow, odrzuciło mnie. No, jeszcze żyć kilka, on tutaj był ten checkpoint. Te ognie nie spadają. No co to miało być? To było nie fair, bo nie dotknąłem ognia, na pewno. Nie, bo ja chyba skaczę do przodu, wiecie, i dlatego tam muszę skoczyć. No, hello, to było nie fair, nieuczciwe i w ogóle, bo nie dotknąłem tego ognia. Nie ma co, zginę tutaj. Tu jest już taki podwójny. No, super. Nazwisko. Nie mogę kontynuować. Gra zakończona. No tu chcesz wpisać, tak? Aha. Jak piszmy. Dobra. Kontynuacja. A, zacznę od tego poziomu. Myślałem, że jakoś w ogóle od początku zacznę. Ale na szczęście nie. Możemy sobie jeszcze jakoś pograć. Myślę, że tak do 20 minut dojdziemy spokojnie. Już
szkoda, że te prezenty nie są tak, że za zdobycie tam na przykład stół dostaje się dodatkowe życie. Chociaż widzicie, jest ograniczona liczba tych prezentów. Wow, prawie mnie odpnął. Ten mał piszą. Okej. Dotknę. Te ognie są naprawdę te podwójne, straszne. O! Teraz mi się udało. Fajnie. Gdzie mamy iść? Mamy dwie drogi, tak jakby. A ten jest życie, może pójdę po to życie. Fajnie. Życie zawsze bardzo ważna rzecz. Okej. Okay. O, lodowisko! Będzie jechał cały czas. Okej. Okay. Fajny checkpoint i lecimy dalej. Zastanawiam się, ile ta gra ma poziomów, bo tak jak mówię, nigdy jej nie przeszedłem. Okej. Okay. Tutaj taka sekwencja dzikich skoków. Okej. Okay. Wow, 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 wow. Nie widziałem tej małpy. Ona mi się schowała tak chamsko. Super. Nie doskoczyłem. A nie przejdę teraz poziomu, coś mi się zdaje. No tam gdzieś już będzie końcówka. Dwie małpki. Jak one przychodzą? One przychodzą przez siebie. Ta małpa później idzie. Już ja nie patrzę na te prezenty. Chciałbym zebrać wszystkie. Może kiedyś tam mi się uda. Okej, okay, a teraz idzie kolejna. Dwie. Jak ona to mieli tą buzią. Okej, okay. Udało się. Ła. Jeszcze. Jeszcze tam idzie kolejna. Mam nadzieję, że żadna nie wróci w tym czasie, czy coś. Okej, okay. Już tam nie ma żadnej małpki. Jej, udało się! Przyszliśmy do kolejnego poziomu. No także co, może zobaczymy ten poziom i... i będziemy kończyć. To jest czwarty. Już nawet nie patrzę na te prezenty, słuchajcie. Mam życia, a zostało mi jedno. Ojej. Pójdę po to życie. Wow, wow, wow. Udało się. Szczęśliwie. A, tam są same te prezenciki. Pewnie jest jakiś bonus w postaci dodatkowego życia. Za zebranie wszystkich prezentów. Dobra. Jest na razie w miarę łatwo, prosto. Nie ma żadnych takich kłopotów. A checkpointy są dość blisko siebie.
wiesz, że nie ma mopy na takiej platformie. Zresztą to była już lekka przesada, gdyby była. Bo mapa żona nas na razie jeszcze nie zraniła. Nie? Małpki. Będzie ciężko wyminąć. Ciężko, nie ciężko, ale... Okej. Uiii! Zarządziki. Sprawda, nie mam wszystkich, ale... O, tam jest życie kolejne. O, to będzie ciekawe. Patrzcie, jakie donaty! O, ahahaha, no na pewno. Dobra, już nie biorę to życie może. No, to było nie fair! Dzieliście, spadł, przeniknął przez te platformy. Aj, dobra. Okej, kochani, także myślę, że będziemy już kończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. I ja na sam koniec chciałbym wam złożyć najszczersze życzenia świąteczne, abyście te święta spędzili z rodziną, w gronie najbliższych. No i po prostu jak najlepiej, żebyście spędzili te święta, żebyście znaleźli upragniony prezent pod choinką. I życzę wam również, żeby nadchodzący rok 2016 był jeszcze lepszy niż 2015 i żeby spełniły się w nim wasze najskrytsze marzenia. Dążcie do celu, nigdy się nie poddawajcie i osiągnijcie to, co chcecie osiągnąć. Także jeszcze raz wesołych świąt. Ja się z wami żegnam i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się, kochani.